Także wiecie Państwo, no niestety. Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstruh. No i co, byłeś tam u tego w klubie księgarza? Tak, no. A sam byłeś, czy z tym pipkiem? Ale już on pojechał do Bydgoszczy, czy nie? Jest. No i co, fajnie tam, tylko wiesz, tam trzeba co półtorej godziny posiedzieć. I co, się spóźniłeś? Gospodarką, ekonomią, nowe technologie, nowe sposoby organizacji gospodarczej. Co dawali? Co dawali, no. Ale to trzeba było się nie spóźnić, bo on potrafi nie wpuszczać. No, no, no. I jak się podobało tam w tym klubie księgarza? Tak, przez poddanych książąt polskich. To znaczy... Ten dziadek to miał książkę napisał, tak? A to miała być kobieta jakaś. Które dopiero teraz są oddawane... Mężczyzna, jakieś Lindley i coś takiego, ta ruda mi mówiła, ta. No. No, Eleonora, no. Że to jakiś tego, no dobrze. I co, ale był bardzo bogaty bankiet? Nie. Takich terytoriów? Jak chociażby... Trochę, trochę. Bo on potrafi czasem paluszki wystawić, chipsy, trochę wina i to wszystko. A czasem to... ...zlone. Jest przedtem, w sensie osadniczym, pustynią. Promocja książki. Nie wcześniej, niż w wieku 13. No, no to... A tego... No. To znaczy, to jest okres... W którym zaczyna podlegać zmianie relacja pomiędzy... Ale jakaś premiera filmu pewnie, czy wernisaż? ...kościelnymi. No, słuchaj, a ten Arek, ten łysy był ten Arek z brzuchem. Pewna świadomość... Breżniewa nie było, bo on czasem tego Breżniewa może już nawet nie wpuszcza. A Przybyłowicz był? Nie było. A, na pewno Przybyłowicza też już nie wpuszcza, no bo on potrafi ludziom awantury robić. No to skandale, no to wiesz. Świadomość polityczna społeczeństwa polskiego. No to wiesz. No, i napiłeś się tamtego wina trochę? Również. No. Zaczynają wykształcać się z tym. No, i... No ja jestem w domu, bo ja tu po prostu tu wyzwaniałam wszędzie. Najadłam się pomidorówki, dzisiaj byłam u Michałka. Wspaniale był, on mi cały ten kocioł nawalił tutaj. Michałek się pytał, czy starczy, czy jeszcze będziesz jadła. Ja mówię, no dużo będę jadła. I usiadłam koło niego i sprawdzałam, czy mu puchnie, czy mu to rośnie. Osobista własność rodziny panującej. No, no. No dobrze, no to ty idź spać już tamtego. A tamten jeszcze jest, ten sumnięty? Pojęcia państwa wtedy nikt jeszcze... Jeszcze, a kiedy on pojedzie? Depersonalizuje, to jest... A po co? Zbyt techniczne... Aha, no tak, bo on pewnie też miał tutaj tak... Ale on jeszcze gruby jest już, czy ładny jeszcze, czy jakiś taki szumny? Utożsamiana... Ładny, ładny, on ładny jest, tak, bo taki tylko taki jak... I jego podmiot, co jest? Czyli państwo, mówiąc językiem współczesnym, nie uchodzi. Ale to już on wywalony z tego mieszkania w Bydgoszczy? Nie, dostał eksmisję? Tylko za wspólną własność. Naprawdę? Nie, nie tam. Władcy i... Dostał eksmisję? Czegoś, co moglibyśmy nazwać... Ale gdzie jego matka, gdzie jego rodzice? Którzy są świadomi... Co jest? ...zależności do tej wspólnoty politycznej. Jaką przez jest? Rodziców? Ale on nie mieszkał z rodzicami. Ale książę, władca, który jest już związany prawem. No dobra. I który... A nie stoi ponad prawem. A nie stoi ponad prawem, tak jest. I który... Jeżeli prawo ustanawia, to samo podlega. Tak jest. I który w jakimś sensie, można powiedzieć, wciąż negocjuje politykę, jaką prowadzi. No, nie możemy powiedzieć ze wszystkimi poddanymi, bo tak nie będzie jeszcze bardzo długo, ale z częścią poddanych. Z elitami. Tak, nie jest samowolny, nie może być już samowolny. Panie profesorze, jak to doszło do rozbicia dzielnicowego? Pewnie musimy zacząć, chociaż nie wiem, czy to jest właściwy początek, ale na pewno
Można wskazać tutaj ustawę sukcesyjną Bolesława Krzywoustego, która powstała, tego też dokładnie nie wiemy, w 1115, 16, a może podczas świąt Bożego Narodzenia w 1117 roku. Na pewno weszła w życie po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138. Tak zwany testament Bolesława Krzywoustego jest, o czym wiemy z całą pewnością, raczej pomysłem na zaradzenie problemom czy konfliktom wyrażającym się w bratobójcze walki, czy walki o władzę rozdzierające kraj. Na skutek już dawno istniejącej wśród elit państwa piastowskiego świadomości, że sukcesja w państwie polskim, w państwie piastowskim należy się w gruncie rzeczy wszystkim synom panującego. Innymi słowy, nie można powiedzieć, żeby rozbicie dzielnicowe rozpoczęło się wraz z wejściem w życie testamentu Bolesława Krzywoustego. Bo dzielenie ojcowizny miało miejsce już wcześniej. Tak, co najmniej od pierwszej połowy wieku XI. My wiemy, że kiedy Mieszko II powraca po jego obaleniu, po kryzysie władzy Piastów, kiedy Mieszko II powraca na tron w roku 1032, to zostaje zmuszony do podzielenia się państwem z dwoma spośród swoich braci, innymi słowy z oboma żyjącymi w owym czasie jeszcze braćmi. Wybitni polscy mediewiści domniemywali, że również Kazimierz Odnowiciel, który zakończył okres kryzysu pierwszej monarchii piastowskiej, no, zwany jest odnowicielem właśnie z tego względu, że odnowił polską monarchię, że również Kazimierz Odnowiciel wydzielił swoim wszystkim synom dzielnicę, choć pod zwierzchnią władzą najstarszego syna. Wiemy, że ostatnie lata panowania Władysława Hermana, to znaczy przełom wieku XI i XII, to jest wydzielenie odrębnych władztw na obszarze państwa piastowskiego jego dwóm synom. No i owa walka ze Zbigniewem, ze starszym bratem, prowadzona przez Bolesława Krzywoustego, miałaby być inspiracją dla Bolesława Krzywoustego do wprowadzenia jakiegoś rozwiązania prawnego, które by regulowało sukces. Trzeba przy tym dodać, że taka zasada sukcesji podzielonej, to znaczy zakładająca, że wszyscy synowie panującego władcy mają prawo do tronu i wobec tego można, czy wręcz należałoby podzielić pomiędzy nich państwo, nie jest wcale polską specyfiką. No właśnie chciałam o to zapytać, czy tak też było gdzie indziej. Nie jest wcale polską specyfiką i wiemy, że mniej więcej dwa czy trzy pokolenia wcześniej taką zasadę wprowadzono również na Rusi, która to po śmierci Jarosława Mądrego jeszcze w wieku XI, gdzie również księstwo zostało podzielone pomiędzy wszystkich synów Jarosława i również została wprowadzona, podobna do tej obowiązującej w Polsce, zasada przejmowania tronu wielkoksiążęcego w Kijowie przez najstarszego z potomków władcy, że taka zasada panowała w Czechach, choć tam, co wypadło z korzyścią dla Czech, jedynie Morawy. Terytorium, które było dzielone pomiędzy synów księcia, a Czechy pozostawały niepodzielną domeną każdego panującego, choć i tam, i na Rusi, i w Czechach nie zapobiegło to walkom, tak samo jak w Polsce walkom o
władzę książęcą, władzę zwierzchnią nad całym krajem. Ale to jest zjawisko, które dotyczy też Skandynawii, na przykład Norwegii, która jest dzielona pomiędzy wszystkich synów zmarłego króla aż do drugiej połowy wieku XII. I dopiero w drugiej połowie wieku XII ta zasada sukcesji podzielonej zostaje usunięta. Odpowiedział na to pytanie trochę na przewrót, to znaczy jest troszkę inaczej. Mianowicie to zasada pierwotna, czyli podzielności państwa, jest nowością. Państwo w Europie średniowiecznej było dzielone między synów zmarłego króla czy zmarłego władcy od czasów państwa Francji. A ciekawe, czy to może to jest do tego? I trwało w Europie mrawińskiej, potem Europie karolińskiej, aż do wieku IX. Nie zorientowano, że jest to efektywne. Do wspólnego pomiędzy ludźmi przymierzania. Być może, ale chciałbym powiedzieć zupełnie coś innego. Mianowicie to, że kreatywności także ten, to właśnie może niedostępną czy niezrozumiałym może w ten sposób. To właśnie w konsekwencji owego procesu dzielenia monarchii patrimonialnej między wszystkich synów zmarłego władcy. Dzięki osłabieniu pozycji władcy, która jest konsekwencją zmniejszania się terytorium jego państwa. Dzięki temu, że kiedy trzeba podzielić państwo pomiędzy wszystkich sukcesorów, między wszystkich synów, to pojawia się konieczność szukania poparcia przez władcę w elitach. A tu jest jakiś ruch. Pojawia się pewna świadomość polityczna wyrzucić to. Świadomość, która jest czymś daleko więcej niż poczuciem tylko... To już dla Litki klucz znalazłam jeden. No dobrze. Dobrze. Utożsamienie się co? Ze wspólnotą polityczną. Zamiana mieszkania 507. No dobrze. Pewne dość ściśle definiowane dziedzictwo historyczne i tożsamościowe. I tak jak pojawiło się, to na obszarze upadającego czy upadłego już Imperium Franków, tak też pojawiło się w pewnym momencie wśród elit politycznych państw Europy Środkowej czy Skandynawii, to znaczy przedstawiciele arystokracji świeckiej, duchownej, przedstawiciele elit miejskich również w pewnym momencie zaczynają się identyfikować. Schody się zaczynają nabierać świadomości, że oni również to państwo tworzą, oni również do tego państwa należą. To państwo ma określone terytorium, powiedzmy. Terytorium. Jest zjawiskiem nowym. Terytorium. Teraz się rozmywa, całe szczęście, ale w takim opresyjnym rozumieniu, jakie niektórzy z nas jeszcze pamiętają, jest wynalazkiem późnej nowożytności, a nawet nowoczesności, które ma określone terytorium, które ma określoną tożsamość kulturową, nawet jeśli chodzi tylko o kulturę polityczną, pewne wspólne dziedzictwo historyczne, rozumienie pewnego wspólnego interesu politycznego i historycznego, i za które te elity biorą współodpowiedzialność.
odpowiedzialność. To znaczy domagają się udziału we władzy, ale jednocześnie właśnie biorą odpowiedzialność za prowadzenie polityki państwa, za to, jak to państwo dalej ma się kształtować, jakie ma być. W Polsce stało się w okresie rozbicia dzielnicowego podobnie. Początkowo dzięki identyfikacji elit tych lokalnych, powiedzmy, księstw dzielnicowych, to znaczy poprzez utożsamienie się z daną ziemią, czy będziemy mieli do czynienia z rycerstwem, czy można własną ziemię zakosłem, ziemi sandomierskiej, z rycerstwem, czy można władztwem wielkopolskim, czy kujawskim. Gorzej będzie na Śląsku, który będzie najbardziej rozdrobnioną dzielnicą, począwszy od drugiej połowy wieku XIII, ale ponieważ ci ludzie, wchodząc do elity politycznej, uzyskują także udział w dziedzictwie historycznym. Tych księstw, a te wszystkie księstwa dzielnicowe, no, wywodzą się z monarchii piastowskiej. To również zaczynają się, przynajmniej w swojej części, identyfikować z owym dziedzictwem historycznym Królestwa Polskiego. Jak się już o tym czasie mówi, mimo że korony nie ma, że kraj jest podzielony, ale pojęcie Królestwa Polskiego istnieje. I wykształca się również o trochu świadomość przynależności tej całej elity społecznej, tego całego narodu politycznego, no może w jego części, do jednej wspólnoty, tak, do jednej wspólnoty historyczno-kulturowej i politycznej. I to wskutek tego właśnie w elitach politycznych Polski dzielnicowej, nie tylko wśród, nie tylko w umysłach wśród tak zwanych książąt zjednoczycieli, pojawi się idea zjednoczenia, odbudowania Królestwa Polskiego bez poparcia elit kościelnych i świeckich, które za tym zjednoczeniem w pewnym momencie zaczęły się opowiadać, właśnie dostrzegając nieefektywność, o której pani powiedziała, tej współczesnej strukturze, ta struktury, w której żyją, bez tego poparcia zjednoczenie nie byłoby możliwe. Mówiła już pani profesorze o tendencjach zjednoczeniowych. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego momentu dysintegracji, czyli do roku śmierci Bolesława Krzywoustego, do roku 1138. Jak to miało w zamyśle Krzywoustego funkcjonować? I ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Do jakiej wielkości księstw doszliśmy przez te dwa stulecia? Bardzo różnej. Od tego zacznę. Bardzo różnej. Mamy do czynienia bardzo rozległy obszar. Przede wszystkim Małopolska, tak, i Wielkopolska. Już myślałam, że wiesz. Co prawda i w Małopolsce, i w Wielkopolsce jest też podział wewnętrzny. To znaczy Małopolska w sposób oczywisty składa się z ziemi krakowskiej oraz ziemi sandomierskiej, których elity polityczne są świadome swojej odrębności i rozmaite zawirowania polityczne wokół tronu krakowskiego będą związane w wieku XIII również z rywalizacją polityczną pomiędzy możnowładztwem krakowskim i sandomierskim, a także z grą, którą prowadzą książęta, żeby wzmocnić swoją własną pozycję między jednymi a drugimi. W Wielkopolsce mamy do czynienia z taką wyraźną odrębnością ziemi gnieźnieńskiej i poznańskiej, ale mimo przejściowych podziałów, no, Wielkopolska utrzymuje pewną spójność. Jest to też związane, panie profesorze, ze słabym rozradzaniem się tamtejszych książąt? Tak, z całą pewnością. To jest oczywista konsekwencja tego.
Natomiast Śląsk i Kujawy w wieku XIII, potem począwszy od wieku XIV, to będzie dotyczyło też Mazowsza, ale dopiero od wieku XIV, to są regiony, w których dochodzimy do księstw wielkości miniaturowej, to znaczy niekiedy wielkości kilku tysięcy, zaledwie kilkuset nawet kilometrów kwadratowych. Ten proces na Śląsku zwłaszcza posunie się bardzo daleko i będzie jeszcze postępował przez całe średniowiecze. Warto zresztą pamiętać, że dynastia Piastowska, która utraciła koronę, tron polski w wieku XIV, wcale w tym czasie nie wygasła. Jednym z takich niewielkich księstw śląskich, księstw jelenicko-brzeskim, przetrwała aż do ostatniej ćwierci XI wieku. Ale i na tym Śląsku mamy do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem terytorialnych, to znaczy są księstwa rzeczywiście miniaturowe, jakieś ścinawskie, opawskie, ale są też księstwa duże, jak księstwo polskie, czy księstwo wrocławskie, jak wiecie, śląskie, księstwo wrocławskie, o którego opanowanie nad którym Henryk Burgowski będzie bardzo zawiegał w pewnym momencie, i po opanowaniu którego stanie się ostatecznie najpotężniejszym spośród książąt śląskich, choć trzeba dodać, że w sytuacji, w której większość poważnych rywali już została wyeliminowana, no głównie wskutek śmierci, ale też wskutek działań Henryka Burgowczyka, którego tu we wstępie bardzo pochwalono jako takiego dobrego, pokojowego pana. Trzeba dodać, że w tej samej kronice jest mowa... Kronice, nie kronice. No mówcie po polsku, ludzie. Tak jest zdział ten naród, że ja już nie wiem. Ta cyganka górniak pięknie mówi po polsku, no przecież jeśli śpiewa, to musi też i mówić, prawda? A tutaj, proszę bardzo, historyki, wstydu nie ma. Tak, gad. Struktura, nie dość, że jeszcze to R mu to przeszkadza, jakieś żydowskie te wtręty, no to ja nie wiem. Radio kończy. No. Radio kończy. Ja chciałam powiedzieć, bardzo podziękować za tę audycję. Zobaczę. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro. Conchita Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Zjednoczycieli, być może pierwszego z książąt zjednoczycieli działających u schyłku wieku XIII. No to porozmawiajmy teraz, panie profesorze, o tych stratach terytorialnych, bo oczywiście rozbicie terytorialne oznacza także osłabienie militarne. Malutkie księstwo ma mniejsze możliwości, by się bronić. I tak i nie. Dyplomatyczna odpowiedź. I tak i nie, dlatego że ja wspominałem o rozwoju gospodarczym i rozwoju społecznym, bardzo intensywnym, panie profesor, zaczynającym się od przełomu wieku XIII. Przede wszystkim od pierwszej ćwierci XIII wieku, kiedy to zaczyna się właśnie pan profesor nie umie po polsku zakładanie nowych nie te akcenty, nie to to i nie to tamto. Nadawanie nowych ram organizacyjno-prawnych miastom panie profesorze, dajcie święty. To wszystko po pierwsze prowadzi do zwielokrotnienia liczby ludności.
Polski. I każdego z owych księstw dzielnicowych, tym większego zwielokrotnienia, im intensywniejsza jest kolonizacja pustek osadniczych, zakładanie nowych osad wiejskich i miejskich. Po drugie, do bardzo znacznego wzrostu dochodów książęcych. A zatem, jeśli zwiększa się liczba ludności i zwiększają się dochody książęce, to potencjalnie zwiększają się również możliwości militarne, choć one oczywiście zwiększają się wprost proporcjonalnie do wielkości władztwa, jaki tak ten książę ma do dyspozycji. Z jednej strony to jest oczywiście kwestia pewnej przewagi militarnej różnych potężnych lub mniej potężnych państw sąsiednich, ale z drugiej strony dość skomplikowanej gry dyplomatycznej, którą podejmują książęta dzielnicowi, często działający wbrew sobie, to znaczy po prostu walczący jedni z drugimi. I znaczna część owych strat terytorialnych, jakie Polska poniosła w wyniku rozbicia dzielnicowego, jest wynikiem różnych nie zawsze szczęśliwych sojuszy, w jakie wchodzili książęta polscy w wieku XII i XIII, w szczególności XIII, to znaczy rozmaitych sojuszy, a to z Brandenburgią, a to z Wettynami, a to z Zakonem Krzyżackim, które te sojusze prowadziły do wchodzenia w orbitę wpływów państw sąsiednich. No, należy dodać też Czechy, które w pewnym momencie zaczną wywierać nacisk polityczny na Śląsk i uda się Królestwu Czeskiemu w ciągu kilku pokoleń całość Śląska w gruncie rzeczy schołdować i przyłączyć do Królestwa Czeskiego. Zaczyna się to już od czasów, w których żyje Henryk Głogowczy. Chciałbym jeszcze wrócić do pytania, na które nie odpowiedziałem wcześniej, to znaczy jak to miało być zorganizowane? Jak miało być zorganizowane czyli senior, przejmowanie, sukcesja władzy w koncepcji Bolesława Krzywoustego? Jesteśmy skazani tylko na domysły, znaczy na konstruowanie jego woli, jego pomysłu, troszkę na zasadzie porównania właśnie z krajami ościennymi, takimi jak Czechy czy Ruś. Z całą pewnością była koncepcja jakiejś władzy zwierzchnej. Tak, z całą pewnością Bolesław Krzywousty chciał uniknąć tego, w co... Rozpadu państwa. Tak, rozpadu państwa, czyli tego, w co rozbicie dzielnicowe, w co wcielenie w życie jego testamentu się ostatecznie wyrodziło. Był utopistą albo idealistą. Być może, tak. To znaczy na pewno miał koncepcję jednego zwierzchniego księcia. Najstarszego. Najpierw najstarszego spośród swoich synów, czyli kolejno każdego z jego żyjących synów, a potem każdego najstarszego w rodzie Piastów po śmierci ostatniego z synów, który miał dysponować nad pozostałymi książętami znaczącą przewagą polityczną i materialną dzięki nie mającej podlegać podziałom, a obejmującej bardzo znaczny obszar państwa dzielnicy senioralnej. Co do jej kształtu terytorialnego nie jesteśmy pewni. Na pewno miała ona obejmować ziemię krakowską w tej Polsce. Prawdopodobnie pas ziem środkowych Polski. Ale jesteśmy tu tylko skazani na domysły. Wykonywanie bezpośredniej władzy na Pomorzu Gdańskim. I zwierzchność nad podbitym, ale nie wcielonym przez Bolesława Krzywoustego Pomorzem Zachodnim. Jaka miała być zdaniem Krzywoustego relacja między księciem seniorem
a pozostałymi książętami. O Jezus. Tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że jego pierwszy następca i pierwszy książę zwierzchni, Władysław Wygnaniec, a potem trzeci z książąt seniorów, Mieszko Stary, uważali, że jest to, że powinno się to odbywać na zasadzie no, ścisłej podległości pozostałych książąt księciu seniorowi, czy też księciu princepsowi, księciu zwierzchniemu. Inni książęta, uważając się za równych urodzeniem, a zatem statusem, jak się wydaje, chcieli prowadzić samodzielną politykę. I w związku z tym przeciwstawiali się. Tak zastanawiam się też, na ile tak naprawdę ta zdrada Judasza była dla niego bardziej większa, tak naprawdę większym cierpieniem niż to cierpienie fizyczne, którego doświadczał później. No i chciałam o tym powiedzieć. No i właśnie też, jak tutaj pan doktor mówi o tym towarzyszeniu, no też chciałam zwrócić uwagę na cierpienie duchowe i na to właśnie, że być może, żeby stworzyć tutaj w Polsce, w szpitalach, jakąś taką opiekę duchową, bo często jest tak, że jest jeden, na przykład ksiądz, jest prawda, kapelan, który no nie daje sobie rady, nie ma też tyle czasu, żeby jakby poświęcić odpowiednio dużo czasu każdemu potrzebującemu, na przykład w szpitalu. I żeby właśnie jakieś takie zespoły duszpasterskie, bo tutaj teraz też pracuję z kolegą, który jest lekarzem nad artykułem też na ten temat. On, ten kolega też stworzył taki kurs właśnie i ja ten kurs ukończyłam też. No i myślę, że bardzo czymś korzystnym byłoby stworzenie takich zespołów opieki duszpasterskiej. No dobra. Dziękujemy. A kto to świadectwo dawał? Ja mam na imię Paulina. I też chciałam jeszcze powiedzieć, żeby tak właśnie wybrzmiało to, co jest dla mnie ważne, iż no właśnie to odrzucenie, że to odrzucenie może być często jest na pewno większym cierpieniem niż cierpienie fizyczne. Chociaż też trudno mi, też nie chcę jakby tak radykalnie mówić, bo też aż tak pewnie w życiu nie cierpiałam fizycznie, więc to dopiero się okaże jakby wiadomo w tym ostatecznym momencie. Natomiast no... No mówię, no jakby no na pewno bardzo, bardzo strasznym cierpieniem odrzucenie. No i myślę, że no uwrażliwiać jak wychowywać dzieci tak, żeby były otwarte na innych. O. Dziękujemy pani Paulino. No już, jeśli jej ten głos źródeł drży. Cierpienia, ale porozmawiamy sobie, mam nadzieję, o tym za moment. Ksiądz dr Adam Sikora chciał się odnieść. Sikora. Rozróżniła pani troszeczkę cierpienie fizyczne, które często nazywamy bólem, od cierpienia duchowego. Właśnie chociażby odrzucenie czy poczucie samotności. Niewątpliwie rozróżnienie bardzo ważne, znaczące, zresztą spotkane także rozróżnienie na cierpienie fizyczne i na ból duchowy trzykrotnie. W Salificii Dolores Jana Pawła II, gdzie mówi, że w doświadczeniu człowieka te dwie postacie cierpienia się pojawiają, z tym, że tutaj w naszej rozmowie niewątpliwie w tle było takie podejście do tematu, iż zawsze, jakakolwiek byłaby to postać cierpienia, zawsze mamy do czynienia z cierpiącym człowiekiem. To osobowe takie doświadczenie. A poza tym proszę też zwrócić uwagę na to, że sytuacja bólu fizycznego związanego z jakimś stanem patologicznym, chorobowym, powoduje także ból duchowy. Lęk przed śmiercią, lęk przed jeszcze większym cierpieniem, którego jeszcze de facto nie ma, ale może być. Lęk przed bolesnymi terapiami, zabiegami. Nie można rozdzielić jednoznacznie tych dwóch sfer, czy dwóch postaci cierpienia. Natomiast jeżeli chodzi o tę pani taką propozycję, czy postulat tworzenia zespołów opieki, są różnego rodzaju inicjatywy oddolne. W Poznaniu chociażby działa tak zwany niewidzialny klasztor, w którym
skupieni są ludzie opiekujący się chorymi, wolontariusze, szafarze nadzwyczajnie z Najświętszego Sakramentu, pielęgniarki. I oni po odpowiednim przygotowaniu duchowym i intelektualnym służą chorym właśnie na zasadzie takich zespołów towarzyszących. Oczywiście nie jest to wszędzie i powszechne, ale tego typu inicjatywy są podejmowane. Tak, chociaż trzeba zwrócić uwagę, że ta obecność kapłana w momencie, gdy mamy stosunkowo dużo kapłanów w Polsce, jest czymś absolutnie kluczowym i ważnym. Kapłan, który jest znakiem, który z sakramentami przychodzi do chorych, jest bogactwem naszych szpitali. I to jest rzecz absolutnie kluczowa. Wielkie bogactwo. Na marginesie powiem też to, że dla wielu pracowników służby zdrowia często ten kapłan jest takim podstawowym świadkiem, z którym spotykają się osoby, które czasami nie uczestniczą w życiu sakramentalnym, czy nie uczestniczą w życiu Kościoła na co dzień. Myślę, że też warto byłoby wzbudzić, oczywiście te zespoły opieki duszpasterskiej, one są przeszczepiane z wielu krajów zachodnich, gdzie jest mało kapłanów. One na pewno gdzieś będą się rozwijały w Polsce, ale myślę, że mamy kapitalną rzeczywistość w większości żywych parafii w Polsce i myślę, że warto było podjąć refleksję i wzbudzić odpowiedzialność parafii, na których terenie znajdują się szpitale i wspólnot parafialnych za to, co dzieje się w szpitalach na ich terenie, może w miastach powiatowych to jest łatwiej, ale nawet w dużym mieście. Obecność kapłana, obecność parafii, która wspiera czy grup duszpasterskich, czy w szpitalu, w którym pracuję przez wiele lat. Studenci przychodzili kilkakrotnie w ciągu tygodnia na jeden, dwa oddziały i prostą posługę spełniali, wypożyczali książki z wózkiem jeżdżąc po oddziałach, a przy tym była możliwość rozmowy, okazja do spotkania, możliwość refleksji. Bardzo dużo różnych inicjatyw, bardzo dobrych się dzieje. Rozwijają się też, wolontariat się rozwija w wielu szpitalach w Polsce. Ale bardzo byłoby ważne, żeby ten wolontariat był promieniował pod auspicjami Kościoła, wspólnot Kościoła. I ta obecność i odpowiedzialność parafii na terenie, w których znajdują się szpitale, jest coś bardzo ważne. Bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zawsze. Kto mówi do nas? Beata z Łaci. Słuchając audycji o cierpieniu, przychodzi mi na wspomnienie fabuła pewnej pięknej książki, mówiąca o pacjentach oddziału intensywnej terapii. Otóż ojciec chłopca, który chorował na nowotwór, i ostatecznie podzielny, jest niepodzielny i reprezentuje. Oni w tym momencie, albo to byli przecież mądrzy ludzie, którzy w tym momencie zdali sobie sprawę, że nie chcą tak żyć, że chcą jednak czegoś więcej, nie? Że chcą rzeczywiście wejrzeć w siebie. I kiedy przyszedł taki człowiek, który stworzył taką aurę niesamowitą wokół siebie i powiedział: wejrzyjcie w siebie, pomyślcie o własnej duchowości, żyjcie w ascezie, oczywiście, medytujcie, to oni powiedzieli: tak, to jest dla nas, tak, my chcemy tak żyć. On ich zaprosił do siebie, do ashramu w Rishikeshu, to jest takie miasto na północy Indii, teraz znane jako takie centrum. Przypomnijmy, co to jest ashram. Ashram to jest taki ośrodek właśnie medytacyjny, no, mówiąc w dużym uproszczeniu, w skrócie, w którym rzeczywiście medytuje się, ćwiczy się jogę często i się spogląda we własną duchowość. Tak? I właśnie Maharishi prowadził taki słynny ashram w Rishikeshu nad Gangesem, północno-zachodnim Indiach. Oni do niego przyjechali w lutym 1968 roku, szykując się do nagrania płyty, która weszła do historii jako biały album. Płyty nazwane The Beatles, a z białą okładką. I rzeczywiście szukali tam inspiracji też do płyty, ale też chcieli odmienić jakoś swoje życie. Skończyło się to wszystko skandalem, bo John Lennon wyjeżdżał z tamtym oj, żeby się Maharishi.
Oj, kobiet. Oj, kobiet. Tak było. Tak było. No, całkiem średniowiecznie. Rzeczywiście Mia Farrow zapłakana tam poskarżyła się im, że człowiek, który zachęca ich do życia właśnie w ascezie, no zaczął się, mówiąc wprost, do niej dobierać, tak, któregoś razu. I jakby ten mit, ten czar momentalnie prysnął. Proszę Państwa, takie ciekawe rzeczy, o których opowiada Maciej Wesołowski, autor książki Szpagat w pionie, można w tejże książce właśnie znaleźć. Przypomnę jeszcze tylko, że już nie zdążyliśmy dzisiaj porozmawiać o takich zabawnych szczegółach, jak to, że alkoholu w pewnej knajpie nie można dostać w sobotę. Dlaczego w sobotę? A, bo akurat wtedy najczęściej by się ten alkohol spożywało. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego niektórzy Hindusi instruują, jak odwiesić zawieszony komputer znudzone i nieumiejące tego zrobić damy w Ohio? I kilka ewentualnie innych jeszcze bardzo ciekawych, interesujących rzeczy, a wszystko napisane z niezwykłą dozą humoru. Dziękuję Ci serdecznie, Maćku, za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję Państwu serdecznie. Artur Głowacki, do usłyszenia. Tylko Polskę po pierwszym królu panującym w Polsce. Trudno powiedzieć, czy po rozbiciu dzielnicowym, czy w dobie rozbicia dzielnicowego, Przemyśle II. I zostaje z Wielkopolski wygnany przez zjednoczone siły mieszczaństwa i kościoła wielkopolskiego, ponieważ w roku 1300, ponieważ towarzyszące mu rycerstwo hula po całej Wielkopolsce. Są to rycerze krnąbrni, nieposłuszni, rycerze grabieżcy. Łukietek zostaje z Wielkopolski wygnany i przyjęte zostaje w Wielkopolsce panowanie czeskie. Po upadku władzy Przemyślidów w Polsce, pamiętająca cały czas złe doświadczenia panowania Łukietka, kilkuletniego zaledwie w Wielkopolsce, elita polityczna Wielkopolski zaprasza do Wielkopolski Henryka Głogowczyka. I teraz trudno powiedzieć, jakby się losy zjednoczenia Polski przez Łokietka potoczyły, gdyby nie to, że po śmierci Henryka Głogowczyka, tak jak pani mówiła na początku, Wielkopolskę podzielili pomiędzy siebie synowie Głogowczyka, których było pięciu. To był rok 1312 i widać wyraźnie, że świadomość i dążenie wśród elity wielkopolskiej do zjednoczenia państwa polskiego było już tak silne, że już po dwóch latach Wielkopolanie, pałając większą lub mniejszą niechęcią czy sympatią do Władysława Łokietka, woleli przyjąć na powrót jego za władcę i pozbyć się pięciu synów Głogowczyka, dążąc właśnie do zjednoczenia. Innymi słowy, puentując, Władysław Łokietek może zjednoczyć część ziem polskich tylko i koronować się, bo on jest panem Wielkopolski, Małopolski, ziemi sieradzko-łęczyckiej. W owym czasie, kiedy się koronuje, stracił już władzę nad Pomorzem, które wcześniej miał. W znacznym stopniu dzięki bardzo silnemu, masowemu poparciu elit społecznych dla procesu zjednoczenia. I tu stawiamy kropkę. Profesor Jerzy Pysiak, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Przed 23. mówiliśmy o dwóch wiekach rozbicia dzielnicowego, które wraz z koronacją Władysława Łokietka odchodzą już w przeszłość, prawda? Bo to już zaczyna się zupełnie inna okazja. Tak, zupełnie nowa epoka. Państwa. Tak jest. Zapraszam teraz Państwa na informacje Radio Tok FM. Wieczór Radia Tok FM. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista. Tok 1. Właśnie w kontekście Euro 2012 była taka sprawa. Sprawa Polaka, który miał pochodzenia palestyńskiego, któremu policja wydała taką negatywną opinię. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. I to jest...
I on się nie dowiedział, dlaczego tak się stało. Nie dowiedział się, jakie przesłanki kierowały policją. Nie mógł tego w żaden sposób zaskarżyć. I ten mechanizm, który był krytykowany... Czy to miało być wiadomości, czy to... Na przykład przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten facet już by zrzekł się tego gadania, historyka, historyka. Bo tam mowa o bezpieczeństwie. A tutaj jest po prostu rekomendacja. Czyli Józefka. Józefka. Dziękuję bardzo. Wojciech Klicki z Fundacji... Wojciech K. Wojciech K. z Fundacji Pana Ptychan był ze mną w studiu. Lista przebojów TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 29 lutego, minęła 23. Informacje TOK FM. Filip Ketusz. Kilka godzin trwało przeszukanie domu generała Wojciecha Jaruzelskiego. Prokurator IPN zabezpieczył 17 kompletów dokumentów. Jest śledztwo w sprawie cywilów i wojskowych, którzy za pieniądze pomagali zdawać egzaminy pod chorążem. Bagdad przygotowuje się do bitwy o Mosul. Waszyngton zapewnia, że będzie wspierał wojska Iraku. 17 pakietów dokumentów wyniósł z domu generała Wojciecha Jaruzelskiego prokurator Instytutu Pamięci Narodowej. Rzeczniczka IPN Agnieszka Sopińska-Jaremczak zapowiada, że akta zbadają teraz archiwiści. Nie wiadomo, co może kryć się w materiałach. Pojawiały się doniesienia, że w domu Jaruzelskiego mogły kryć się materiały o współpracy generała z kontrwywiadem wojskowym w latach 40. i 50. Doktor Piotr Osenka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk mówił na antenie TOK FM, że wiele osób chciałoby znaleźć dokumenty, które wyjaśnią historię PRL i dostarczą odpowiedzi na wszystkie pytania, ale jedna taka teczka nie istnieje. W historii nie ma takiego jednego dokumentu, ani nawet całej sterty dokumentów. Nawet tajne, prywatne archiwum nie jest w stanie zmienić naszej wizji historii, ponieważ wizję historii budujemy na podstawie tysięcy, setek tysięcy stron z różnych dokumentów, z różnych archiwów. Konfrontujemy to z relacjami, z opowieściami ludzi, z różnymi innymi dokumentami i dopiero w ten sposób budujemy zrąb naszej wiedzy. Cała rozmowa z doktorem Piotrem Osenką jest na stronie TOK FM.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Państwo musi być skuteczne, więc korzystanie z owoców zatrutego drzewa w sądzie jest słuszne. Tak inicjatywę swojego resortu uzasadnia wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Owoce zatrutego drzewa to w myśl prawa materiały nielegalnie pozyskane przez policję i służby, na przykład podczas podsłuchów czy prowokacji, bez pytania o zgodę sądu. Prawo i Sprawiedliwość chce zalegalizowania takich dowodów wraz ze zmianą procedury karnej. Tomasz Męskę. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Poprawki, które w praktyce uniemożliwiają sądowi uznanie dowodu pozyskanego niezgodnie z prawem za niedopuszczalny, przyjęli już w pracach podkomisji posłowie PiS. Według wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego ważniejsze jest jednak przestępstwo, a nie źródło dowodów. No bo tak jak w aferze podsłuchowej, wszyscy słyszeli, a jednak sędzia nie mógłby brać tego pod uwagę. Nie może tak być, jednak państwo musi stać na nogach, a nie na głowie. Chcemy łamać prawo, żeby chronić prawo? W sytuacji takiej, w której przypadkowo nagrało się przestępstwo, ja uważam, że najważniejszy jest jednak fakt przestępstwa. Ale po pierwsze, afera podsłuchowa nie skutkowała dla nagranych żadnymi zarzutami, a po drugie, kto jak miałby oceniać, czy służby nagrały kogoś przypadkiem? To pytanie wiceminister trywializuje. Pamiętamy, że wiele lat takie prawo funkcjonowało, funkcjonuje w wielu miejscach Europy. W naszej ocenie jest to lepsze rozwiązanie. W jakich krajach Europy tak funkcjonuje? Jak chcecie państwo, dostaniecie pełną komparatystykę, nie ma problemu. Tylko wymienienie jednego czy dwóch krajów dla porównania problemem najwyraźniej jest. Tomasz Węskę, TOK FM. Prokuratura wojskowa wszczęła śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która miała pomagać w zdawaniu przez podchorążych egzaminów w wyższych szkołach wojskowych. Zatrzymano w sumie 40 osób, cywilów i wojskowych, którzy za taką pomoc w przejściu końcowych egzaminów lekarskich i egzaminów językowych żądali od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Grupa działała w całym kraju, jej członkowie zostali zatrzymani w Gdyni, Wrocławiu, Łodzi i Gliwicach. Słuchasz informacji TOK FM. Irackie wojska przygotowują się do bitwy o Mosul. To największe miasto, które jest w Iraku pod kontrolą państwa islamskiego. Pentagon zapowiada, że amerykańskie wojska mogą odegrać w tej bitwie istotną rolę, mówi minister obrony Ash Carter. Momentum is now on our side. Okoliczności sprzyjają nam, a nie państwu islamskiemu. Nasi partnerzy na ziemi odbili Ramadi i zdobywają kolejne części prowincji Anbar, a my w tym czasie zaostrzamy działalność przeciwko dżihadystom w Syrii. Nasz wspólny cel to całkowite odbicie Mosulu. To podobna strategia jak w przypadku Ramadi. Kontrolę w mieście mają przejąć siły Bagdadu, które my będziemy wspierać. Mosul, trzecie największe miasto w Iraku, jest pod kontrolą dżihadystów od czerwca 2014 roku. Do 2 marca można zgłaszać projekty do wrocławskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku do podziału będzie 25 milionów złotych, to 5 milionów więcej niż w 2015. Małgorzata.
Grzegorzata Waszkiewicz. Wrocławianie mogą zgłaszać albo duże, ogólnomiejskie projekty, albo mniejsze, o zasięgu dzielnicowym albo osiedlowym, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z magistratu. Spośród 25 milionów, 4 miliony zostaną przydzielone na projekty ogólnomiejskie. Pozostała kwota 21 milionów zostanie podzielona pomiędzy 14 rejonów miasta, co daje 1,5 miliona na rejon. Podczas głosowania wrocławianie będą mogli oddać 4 głosy. 2 na duże i 2 na małe projekty. Nowość jest też taka, że decydować będzie mogła również młodzież. Niepełnoletni mieszkańcy Wrocławia również dostaną głos w wrocławskim budżecie obywatelskim. I mamy nadzieję, że to się przełoży na ich aktywność. Głosowanie na przełomie września i października. Wrocław, Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. Jeszcze telewizja ABC, która podsumowała oglądalność oscarowej gali. Ceremonię prowadzoną przez Chrisa Rocka oglądało ponad 34 miliona Amerykanów. To wbrew pozorom nie jest imponująca liczba. Mniej widzów zgromadziła jedynie ceremonia sprzed 8 lat. Mimo wszystko był to najchętniej oglądany program w amerykańskiej telewizji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pogoda. W ciągu dnia na krańcach północno-zachodnich nieco przejaśnień i tam nie będzie padać. Poza tym bardzo dużo chmur i znowu deszcz i deszcze ze śniegiem. Na termometrach w Białymstoku, Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu 1 stopień na plusie, w Warszawie 2, w Trójmieście 3 stopnie, w Lublinie, Kielcach, Katowicach, Szczecinie 4, a w Krakowie 5 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK FM. A u nas już dr Olgierd Andrusewicz, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Będzie u nas także walka postu z karnawałem, bo w poście mówić będziemy o karnawalizacji. Karnawalizacji polityki. Karnawalizacji, polityce jako rozrywce. O, już nabrał pan powietrza. Jak słyszę, to jest takie głupie bardzo skojarzenie, ale ono niestety ma drugie dno, że słowo karnawalizacja mi się kojarzy z karniwalizacją, czyli z takim mięsożerstwem. I to w polityce niestety również występuje. Stąd to moje nabranie powietrza. Dobrze, no to zacznijmy od początku. Kiedy polityka stała się rozrywką? Aby nie polityka. Już dawno. Pewnie nawet bym powiedział, że i za Rzymu. Albo jak tak sobie czytałem jakiś czas temu jak Claudius Gravesa, to miałem... Bardzo dobra książka, bardzo dobra książka. Tak, ale to miałem wrażenie, że no to on tam... To, że to była już, że już wtedy to była rozrywka, chociaż może nie taka, jaką byśmy sobie dziś życzyli i trochę w innej formule, ale na owe czasy jak najbardziej. A mówiąc poważnie, to ja myślę, że jednak ten mechanizm uczynienia z polityki pewnego rodzaju rozrywki należy wiązać z kilkoma rzeczami. Paradoksalnie z poszerzeniem praw wyborczych, bo w czasach dawniejszych, nie nazywajmy ich dawnymi, bo dawne to te, o których toczyła się audycja, rozmowa pani z panem profesorem, ale w czasach dawniejszych, kiedy prawo wyborcze było ograniczone cenzusem majątkowym albo cenzusem pochodzenia, polityka, czy politycy, ci, którzy ubiegali się o władzę albo wsparcie władzy, nie musieli, musieli o nią zabiegać trochę w inny sposób, znaczy obiecywać tym możnym pewne profity, ewentualnie wskazywać im, że powołanie ich na jakieś stanowisko, funkcje jest bardziej celowe. Natomiast w momencie, w którym w XIX, XX wieku masowo w poszczególnych państwach wprowadzono powszechne prawo wyborcze, to czynne, nagle się okazało, że politycy już nie muszą, zabiegać nie tylko o głosy możnych, ale też muszą zabiegać o głosy niemożnych. I też ci niemożni w którymś momencie, tylko
Po prostu ci niemożni nie mieli takich kompetencji politycznych, rozumienia polityki, rozumienia konsekwencji poszczególnych decyzji. By rozmawiać z politykiem jak równy z równy. By rozmawiać z politykiem jak równy z równy. I zaczęło się coś, co moglibyśmy dzisiaj bardzo potocznie nazwać bajerowaniem tego elektoratu. Znaczy zagadywaniem, próbami do takiego błyszczenia tam, gdzie tego, gdzie takiej materialnej prawdy czy materialnej racji nie było, zastępowało no to no po prostu jakimś wizerunkiem. I to jest jeden aspekt, czyli po prostu poszerzenie dostępu do czynnego prawa wyborczego. Drugi niewątpliwie moment to jest rozwój mediów. I wejście mediów masowych. Przy czym, tak jak to pierwsze, no to był pewien punkt, tak jak ten pierwszy aspekt był pewnym punktem w historii świata. Tak, tu mamy proces. Tak, tutaj mamy proces i to proces, który przyspiesza geometrycznie. Bo jakbyśmy spojrzeli na politykę współczesną, sięgając do Reagana na przykład, no to tam było zawsze trochę show, tak? Reagan, który opowiadał dowcipy o komunistycznych agentach, znany z tego, że zbierał dowcipy o agentach komunistycznych i przy różnych okazjach je opowiadał. No ale jednak był, gdyby chcieć tak to mierzyć, no to jednak większość jego prezydentury będziemy kojarzyć z działaniami stricte politycznymi, z przemianami na świecie, z transformacjami bloku komunistycznego. Bill Clinton i Tony Blair, bo to byli tacy dwaj politycy, którzy moim zdaniem zapoczątkowali taką erę czegoś, co ja nazywam celebrytyzacją polityczną. To byli politycy, którzy w kampanii wyborczej pojawiali się z zespołami rockowymi na scenie. I to nie raz, tylko rzeczywiście to było więcej. Bill Clinton, którego znakiem rozpoznawczym w kampanii wyborczej było to, że umiał grać na saksofonie i grywał na nim. Nasz Aleksander Kwaśniewski, który występował w Amfiteatrze Wrzesińskim zespołem Disco Polo. Tak, a to nawet ostatnio, znaczy jakiś czas temu Zbigniew Siemiątkowski, który pracuje u nas w Instytucie Nauk Politycznych, opowiadał taką historię, że przed wyborami prezydenckimi w 1995 roku któryś z doradców powiedział, że koniecznie powinni pójść w dwa kierunki. Jeden to internet, a drugi to Disco Polo. Ponieważ internetu nie rozumieli, to z tej porady nie skorzystali, ale poszli w poradę pod tytułem Disco Polo i ona im się bardzo, bardzo opłaciła, bo rzeczywiście ta ludyczność Disco Polo w połączeniu z tym, że rzeczywiście Polacy w tym 95 roku, ich edukacja obywatelska, rozumienie konsekwencji, jakby koncentracja na programie była minimalna. A popularność Disco Polo była mierzona milionami sprzedawanych kaset. Wtedy kaset jeszcze, prawda? Więc to jak najbardziej był klucz. Natomiast, wie pani, to też jest tak, że ja bym bardzo nie chciał, żeby z tego, co teraz powiedzieliśmy, wynikało, że to jest coś złego. Bo to jest pewien naprawdę naturalny proces. Proces, którym można obserwować od lat w polityce. Znaczy, Bruce Springsteen, tak? To jest taki muzyk, który popierał każdego kandydującego, demokratycznego kandydata w wyborach prezydenckich. Się popatrzy na twórczość zachodnich, amerykańskich czy brytyjskich gwiazd teatru, kina, muzycznych, to oni angażują się w politykę. Też właśnie popierając, czy też robiąc miejsce dla polityków. Od lat mamy tak zwane talk showy, tak, w których politycy również występują. To nie ma w tym niczego niezwykłego, to jest całkiem normalny, naturalny proces, który wynika, którego znaczenie wynika z trzeciego aspektu. I o tym już kiedyś chyba nawet rozmawialiśmy. Znaczy tego, że wyborcy, i to nie tylko Polacy, przede wszystkim podejmują decyzję wyborczą, czyli głosują, jeśli jakiegoś polityka lubią. Ja od lat kilkunastu zadaję pytanie w różnych gronach studentów i nie tylko, czy ktokolwiek z was, nie tylko Polaków, czy ktokolwiek z was głosował kiedyś na kogoś, kogo nie lubił.
Odpowiedzi są zwykle tak, ale ja wtedy dodaję, no tak, ale to była druga tura i tego drugiego nie lubiliście bardziej. I wtedy wszyscy tak kiwają głowami. Chociaż ostatnio jakiś student powiedział, że on raz zagłosował na kandydata, którego nie lubił w momencie, kiedy na niego głosował, choć wcześniej go darzył sympatią. Zagłosował, ponieważ uznał, że mimo jakiegoś tam jakiejś niechęci, to ten polityk mniejsze zło zapewne, jak to zwykle bardziej, nie, argument był taki, że bardziej jest dla jego pokolenia oferuje ciekawsze rzeczy, o tak to było. Tak to bym mówił. Natomiast to wyjątek, który potwierdza regułę moją, iż ten element emocjonalny jest kluczowy. Tak, trochę parafrazując to hasło słynne Clintona, it's economy stupid, to ja mówię, tu chodzi o emocje. A teraz w jaki sposób najlepiej te emocje wywołać? No można rozmawiać o Trybunale Konstytucyjnym. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny wywołuje.